Kle, kle, boczku, kle, kle, witaj nam, bocianie, łąka ci szykuje, łąka ci szykuje, żabki na śniadanie. Łąka ci szykuje, łąka ci szykuje, żabki na śniadanie. Przed wieloma laty mieszkańcy Stubna okrzyknęli Stubno stolicą bocianów. Czy wasza miejscowość nadal posiada ten status? Tak, posiada ten status. Co z niego wynika? Ludzie są zadowoleni, że są dobrze ludzie, bo za to, że u nas bociany są. Ale tam, gdzie bocian nie będzie, to tam jest źle. I swoje miejsce musi mieć tam, gdzie prądy uczciwe przychodzą, wiatry, tam bocian będzie. A u ma tu przestrzeń, u nas stawy są w pobliżu, łąki, żaby. I on z tym korzysta. A skąd pewność, że bociany towarzyszą dobrym ludziom, a uciekają od złych ludzi? Nasze babcie tak mówiły, że szczęśliwy dom, gdzie boćki są. W moim rodzinnym domu na stodole było gniazdo bocianie. No i powiem, że no miałam szczęśliwe dzieciństwo, szczęśliwie wyszłam za mąż. Jestem teraz też szczęśliwa, mam dzieci, mam wnuki. W tym roku urodziła mi się wnuczka na wiosnę, czyli tak jakby ten bocian ją przyniósł. Proszę zobaczyć, u mnie po podwórku chodzi bocian piąta rano wyciągać dżownicę. To jest pewna symbioza, że jak ludzie bocianom, tak bociany ludziom. Bo też istnieje takie przekonanie, że jeśli bocianom się robi krzywdę, to bocian też potrafi się zemścić. Trudno, żebyśmy o sobie źle mówili, więc musimy o sobie mówić dobrze, tym samym o bocianach. Ale jest to też tak, że bociany promują waszą małą ojczyznę, Stubno. No i chyba także z tym zamysłem tworzyliście tu stolicę bocianią. W 2004 roku ogłosiliśmy się tak sami stolicą bocianią. Do tej pory tak jest. Organizujemy bocianiadę, gdy bociany opuszczają, żegnają się z nami, bo czasami widać, jak kołują tutaj nad tym placem. Nadal stoi pomnik bociana, chociaż już odrestaurowany, bo tamten, który postawiony był w 2007 roku, już teraz jest zastąpiony nowym, trwalszym. Co chcieliście wyrazić, instalując w centralnym punkcie wsi pomnik poświęcony bocianom? To jest pomnik przyrody. Ktoś policzył, ile bocianów spędza tu wiosnę i lato? Dużo. Około 40 gniazd, a w tych gniazdach po dwa, po trzy. Jak układają się relacje między wami? Mieszkańcy dla nich są bardzo życzliwi. Kupują płucka, makaronem ich karmią, mięsnym. Jest gniazdo. Myśleliśmy, że para się zagnieździ, ale coś nie bardzo. Nie wiem, czy my źli ludzie jesteśmy. Nie zagnieździły, natomiast przylatują odpoczywać. Podejrzewam, że z tego gniazda, gdzie jest troje bocianiąt, jak już się robi ciasno w tej chwili, bo jest pięć, to przylatują chyba rodzice odpocząć sobie na to nasze gniazdo. Gdy się przeprowadziłam do nowego domu, miałam już trójkę dzieci. Po kilku latach w nowym domu zaczynał właśnie na komin siadać bocian. Myślę sobie, trzeba uważać. No, sąsiadka mówi, no niech pani go z niego, bo blachę zniszczy, bo wiadomo, odchody, nie, bocianie mogą zaszkodzić tej blasze. I stało się. 16 lat temu urodziłam syna, czwarte dziecko, bo jak to mówią, w nowym domu też musi być nowe dziecko. I tak się stało, ten bocian. Bociany przynoszą dzieci? Tak, oczywiście. Ostatnio mieliśmy ubaw, bo na naszej plebanii jeden bocian i na kościele też. No, na plebanii mieszka proboszcz, w kościele mieszka wikary, więc mieliśmy ubaw, że coś może się z tego wykluć. Koło mnie było gniazdo bociani, ale bociany się wyprowadziły i sobie lecą. Jeden pyta drugiego, dlaczego się stąd wyprowadziłaś, zmieniłeś gniazdo. A słuchaj, ten koleś bez przerwy robi dzieci, a wszyscy na mnie zwalają. Ludzie, którzy przejeżdżają przez miejscowość, często właśnie tutaj się zatrzymują, robią sobie zdjęcie bocianów albo tego gniazda bocianiego. No jest zainteresowanie. Myślę, że później swoim znajomym przekazują, że warto tutaj przyjechać. Bywa też tutaj u nas w tej okolicy czarny bocian. Czarny bocian, ona się pokazał, bo tam jak starzawa jest rezerwat. I tam w rezerwacie te bociany lubią spokój i cisza. I tam się znajduje też gniazdo bielika. Dużo ludzi przyjeżdża tu, wiedza, bo jest u nas szachownica pod ochroną. To jest dwa miejsca w Polsce, gdzie się znajduje szachownica. A u nas w tym naszej gminie jest szachownica i ludzie przyjeżdżają i podziwiają te szachownice. Roślina, ona kwitnie. Po swojemu to nazywali dziki tulipan, a to fachowo się nazywa szachownica. On jak tulipan, ma takie plamy, kraski, takie krupeczki. O. Szachownica ukwieca Stubno, ale nic nie opowiadacie mi
państwo, o okresie, kiedy bociany atakowały tu mieszkańców. Mówiły o tym media w całej Polsce. Atakowały zwierzęta domowe. Była pustusza, im brakowało żywności. Na podwórzu były kurczaki, kaczki, małe gęsi. I oni to atakowali i brali. Ludzie później doszły do porozum. Mówi, to nie może tak być, bo nie ma co narzekać, tylko im zaczęli kupować żywność, dożywiali. Wtedy oni dali spokój z kradzieżą, jak to mówią. Kradły z podwórek te młode pisklęta. Kradły też ubrania ze sznurków, żeby miały w co ubrać te niemowlaki, które będą przynosić ludziom. Obecnie nie robią państwu psikusów? Nie, na pewno nie. Na stawę latają i łowią rybę też. Lubią łapać rybę. Są rybakami. W loci potrafi złapać rybę. Ciekawe, czy one bardziej podglądają państwa, czy państwo bardziej podglądacie ich? To chyba nawzajem. Jedne drugiemu. Wzajemne to wszystko jest razem. Byłam u koleżanki, zaglądałyśmy przez okno. Sąsiadka tej mojej koleżanki właśnie wydoiła krowę, przesadzała mleko do bańki. Bociek tam sobie chciał się napić tego mleka, ona kopła i akurat nie trafiła bociana tylko w tą bańkę z tym mlekiem. Wylało się to mleko na podwórku i było dużo krzyku. Było dużo krzyku, mało straty. Czy można doszukać się jakichś podobieństw w ich i waszym życiu rodzinnym? Bo przecież bociany prowadzą życie rodzinne. Zdecydowanie. Bociany lubią dzieci i my lubimy dzieci, więc takie może być podobieństwo. Dzieci już dorosną, wyjeżdżają w świat, to zawsze wracają do domu przynajmniej raz w roku, jak te bociany do swoich gniazd, tak? Tak jest i u ludzi. Klekotamy tak jak te bociany, zwłaszcza my kobiety. Kobiety tu klekotają? No tak, szczególnie do swoich mężów. Która ze stron tworzy bardziej udane związki, bardziej trwałe związki? Bociany czy ludzie? Bociany tworzą, bo bocian jak jedne ma samice, tak z nią cały czas porana. A jak zginie, to smutne jest, nie idzie do drugiej. Tylko jest wierny jednej. Nie zazdrościmy tego bocianom, my tutaj mężczyźni. Tak jak lis zaprosił bociana na ucztę. No i no to co, lis mu podał na płytkim talerzu. Bocian patrzy się i mówi, co to on mi dał? Czekaj, ja ciebie zaproszę. I ty wziągu też go zaprosił, to mu podał też, ale w wąskim naczyniu, że on głowy nie wstawił. Mówi, mu się tak wdzięczył. Dobrze, że bociany przyleciały, to się coś powiększy we wiosce, będzie więcej. Macie tu dużo bocianów, bociany przynoszą wam dzieci. Co z utrzymaniem tych dzieci? Jak zarabiacie tu państwo na życie? 500 plus, zasiłki, wyprawki szkolne. Mieszkańcy są zadowoleni. Co do tego utrzymania tych dzieci, no jakoś radzimy sobie, pracujemy. 500 plus też dużo wspiera. Jak ja byłam dzieckiem, to często się słyszało, jak dzieci wołały, bocian, kiszka, przynieś mi braciszka, bocian, kiełbasa, przynieś mi bobasa. A teraz dzieci nie wołają. To jest może tak, że jest na kogo zwalić. Jak się gdzieś tam dziecko rodzi, no to wiadomo, czyja to wina. Bociana, nie? Czy Stubno ma jakieś inne atrakcje oprócz bocianów? U nas była stadnina. W 52 roku założono, bo to była prężna syna, piękna. Tu zjeżdżały się z całej Polski ludzi, podziwiali te konie i te konie były rozprowadzane nie tylko na Służewic. Wygrywali derby. No to było piękne, ale później szkoda, że to się tak zrobiło. Nikt uwagi na to nie zwrócił, że to się rozsypało. Piękne bryczki, były wyjazdy, coś wspaniałego. Tak. Zawody, skoki hipiczne. Ale teraz stadniny koni, właściwie dwie są w naszej gminie. Stadnina koni w Kalnikowie i stadnina koni w Stubnie, to są już w prywatnych rękach. Można wypocząć, prowadzą ci państwo jazdy konne, można się uczyć jeździć na koniach, są obozy sportowe. Mamy też Starzawę, piękny ośrodek wypoczynkowy. Zapraszamy wszystkich turystów, można złowić rybę, można zjeść dobrą rybę. No jest wiele ciekawych miejsc, które można zobaczyć. Zabytkowy kościół, stadnina koni odtworzona. Ale bociany są dla nas najważniejsze. Kle, kle, boczku, kle, kle, usiądź na stodole. Chłopcy ci zrobili gniazdo w starym kole. Chłopcy ci zrobili gniazdo w starym kole. Kle, kle, boczku, kle, kle, witamy cię radzi. Gdy za morza wracasz, wiosnę nam prowadzisz. Gdy za morza wracasz, wiosnę nam prowadzisz.